Dzisiaj w Lesie Szwajcarskim w Suwałkach odbył się historyczny, dedykowany pamięci ofiar obławy augustowskiej bieg na orientację. To pierwsze takie wydarzenie w mieście. Łącząca sport i rywalizację z historią impreza skierowana jest do uczniów suwalskich szkół. Wielu z nich odpowiedziało na zaproszenie Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, który jest głównym organizatorem imprezy, oraz współorganizatorów Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej Nadleśnictwa Suwałki, Młodzieżowej Rady Suwałki, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Garnizon oraz suwalskich muzeów. Mimo rano zapowiadającej się złej pogody okazało się, że aż tak bardzo nie zniechęciła suwalskich uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i zebrało na się ponad 200 osób. Zawodnicy mieli dowolność, to znaczy dostawali mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Ich zadanie było zdobyć przez półtorej godziny jak największą ilość punktów. To oni decydowali o trasie, o to oni decydowali, czy łączą się w grupach, czy nie. Więc taktyki były różne. Harcerze przed organizacją biegu dokładnie sprawdzili wszystkie punkty kontrolne. Dla uczestników przygotowali mrożącą krew w żyłach niespodziankę. Taką właśnie szczególną, taką nawet zaskakującą, bo niektórzy uczestnicy, znaczy większość uczestników o tym nie wiedziało, było to, że grupa rekonstrukcji historycznej w grupach mundurów NKWD-stów właśnie robiła różne zachadzki w lesie, ścigała tych naszych partyzantów, harcerzy, więc to było takie urozmaicenie i wydaje mi się, że mimo, że ta adrenalina podczas biegu była dość wysoko, to myślę, że w tych momentach podskakiwała jeszcze bardziej. Niespodzianka udała się i uczestnicy biegów czuli się w rolę partyzantów. Ważną częścią tej gry byli tak zwani szpiedzy NKWD, czy tam żołnierze NKWD. To byli po prostu ludzie przebrani za żołnierze NKWD, którzy nas ganiali, tam krzyczeli do nas po niemiecku i to było strasznie ciekawe poczuć się jak taki właśnie łącznik, który biega po lesie, którego Niemcy gonią i ten, jak się czuje ten stres, o dziękuję bardzo, jak się czuje ten stres i adrenalinę w momencie, kiedy trzech ludzi cię goni dorosłych i trzeba uciekać przez las, przez jakieś pagórki, się można połamać. Organizatorzy przygotowali też nagrody. Otrzymają je najliczniej reprezentowane przez uczniów klasy i szkoły.